To jeszcze raz ja, znowu coś ważnego, bo jest w Poznaniu taki mural. No, to jest na bloku, który mnie bardzo frapuje. Chwila, bez tych. Chwila, jeszcze raz. Bo bez jeszcze jednego razu. No, nie będę ciągle. Spokojnie, przepraszam, że się trochę denerwuję, trochę się może martwię, bo zobaczcie to. Bo za pierwszym razem źle to odczytałem. Nagrałem o tym film, później dużo myślałem, co to właściwie znaczy. Bo jest też taka hipoteza, i to właściwie nie mogę powiedzieć, od kogo to słyszałem, ale był ktoś, kto twierdził, że ludzie to są pojemniki, to są żywe inkubatory na inne istoty. Czy stworzone przez te istoty, czy zaadaptowane, że te istoty sobie no, leciały przez kosmos, znalazły taką planetę, myślą ludzie. Łe, ludzie, tak jak ptaki znajdują drzewa i robią w nich dziuple, tak tym istotom spodobały się ludzkie ciała. Wiele z nich wybrało je na mieszkania, na swoje ruchome domy, ruchomy zamek. Hauru, coś takiego, żywy autobus. No nie jest to takie śmieszne. Ja się często śmieję, uśmiecham, kiedy jestem zdenerwowany, tak, że sobie radzę ze skrajnymi emocjami. I być może coś takiego też widzimy tu, bo nie ukrywam, że istoty jest kilka różnych, co mam powiedzieć, jak kiedyś tutaj leżałem na tym, no nie na tym tapczanie, na poprzednim, ale tak się złożyło, że otwarł mi się brzuch, otwarła mi się noga, wyszły z tego inne istoty, z których jedna latała, co najmniej jedna. Istoty różnych typów, tamta ta, co latała, wyglądała jak taki trójkąt latający. Latała w kształcie trójkąta, ale dobra, opowieście, Tomek. Nie wiem, co pomyśleliście i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, ja powiedziałem prawdę. Wspomnienie jednego z poprzednich klonów. Dobra, bo nie mieliśmy się denerwować, jest pokojowa atmosfera. Aha, i nie pokazywać siebie. Świetny plan. Więc o co tu chodzi? Najpierw, jak to teraz widzę? Oprócz tej jednej hipotezy, sorry, że 3 minuty już przynudziłem. Oprócz tego, co mówiłem, jest taka hipoteza, że to jest takie coś jak ta pocztówka, którą wysłali, włożyli do sondy Voyager. Pamiętacie, ludzie narysowali tam mężczyznę, kobietę, jak trafić na Ziemię, wysłali to w kosmos i teraz są problemy. Bo to tak jakby zwierzyna z lasu sarny wysłały pocztówkę, gdzie jesteśmy w lesie, jak nas znaleźć, tak? I ta pocztówka krąży po świecie, po różnych tam miastach, dzielnicach, biednych ludzi z nożami. Przylatują do nas różne istoty. Sam wiem o tym najlepiej, bo w tym skromnym pokoju no nie jeden typ widziałem. Czy powiedziano mi, że częściowo to jest dlatego, że ja mam tą stronę internetową, nagrywam i to budzi zainteresowanie drugiej strony. Różnie bywa. Już nie wiem, co pokazywać siebie, ten mural, no nie wiem, to może firankę. Przepraszam, ale coś ważnego chcę powiedzieć, więc zostańcie ze mną, chociaż się tak pogubiłem. No i być może ten mural zaprojektowała osoba, która była pod wpływem działania obcej istoty, a ta istota chciała się jakby zrewanżować za pocztówkę. Wy ludzie wysłaliście pocztówkę o was, to teraz nasza pocztówka, my też chcemy coś wytłumaczyć. I uważam tą istotę za reprezentanta cywilizacji zaawansowanych pająków. I to nie są już takie pająki, że o, siedzi w kącie, chcecie zjeść, tylko to są pająki, które się śmieją, które żartują, które w ogóle są na wyższym poziomie od nas. Zobaczcie, co one mówią, według mnie.
To jesteście wy ludzie, wasz świat, wy jesteście okaleczeni. Kobieta ma czegoś za mało, mężczyzna ma czegoś za dużo. Chodzi o testosteron, bo być może dawniej ludzie mieli jedną płeć i się rozmnażali tak jak ślimaki. A te istoty, które nas kontrolują, utrzymują więzią, przepraszam. Jesteśmy ich więźniami w każdym razie. One podzieliły nas na kobiety i mężczyzn, ale to jest tylko hipoteza, którą słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawda. I co nam chcą powiedzieć pająki? Wy ludzie macie swoje takie sprawy. Nie widzicie. Zobaczcie. Nie widzicie, ludzie, co się dzieje. Oni sobie zamykają oczy i te wasze zwykłe sprawy, emocje, jakieś tam zmartwienia, to jest takie coś jak nasze małe pajączki, małe nasze młode, które się dopiero wylęgły. I zobaczcie, tutaj takie coś powstaje, to coś jest potem coraz większe. I to jest w ich wymiarze, w ich cywilizacji, to jest taki, no, pająk w młodości, tak? Powiedzmy, na nasze ludzkie lata byłoby to 20 parę lat, a w naszej cywilizacji odpowiednikiem tego jest mnich, medytujący jogin, stan, który on osiąga, taki już, wiecie, zaawansowany. To u nich to jest normalne, u nich tam każdy pająk, który przestanie być dzieckiem pająkiem, już jest w takim stanie, jakim u nas, jakiś tam wielki ho-ho, mistrz ascezy z Tybetu. Ale co się dzieje dalej, kiedy ten ich pająk, kiedy jest dorosły, on, zaraz, bo tu nie mam na jak to będzie, zobaczcie, jak on jest piękny potem, kiedy ten ich osiąga dorosłość, stworzenie z ich cywilizacji, to jest taki coś jak u nas orgazm, jakby kobieta i mężczyzna przeżywali orgazm, tak się one czują. To jest w ten sposób analogia pomiędzy ich wymiarem a naszym. Została tu przedstawiona. A propos osób, które świadomie lub nie przekazują wiadomości od innych cywilizacji, jakby to powiedzieć, innych istot, to mam tu coś własnej roboty. No bo co tu dużo mówić? Nie jest już chyba dla nikogo tajemnicą, chociaż starałem się nigdy tego nie powiedzieć. I teraz też tego nie mówię, tylko być może mam takie urojenia, które nagrywam na filmie. Urojenia, że istoty z tej cywilizacji... Coś na P, tak? Na P. Odwiedziły mnie, chciały coś powiedzieć, a nawet mieszkały wokół środy i mieszkają dalej. Czy oni są z kosmosu? Coraz mniej tak myślę, bo myślę, że oni są z głębi Ziemi, że obudziły je odwierty. Szukali tego gazu łupkowego, tak. Mieli siano, eksplorowali jaskinie. Grotołazi. Posłuchajcie czasami, co mówią grotołazi, że kiedy schodzi się w dół, w głąb jaskini, to tam jest żywy strach. Ja wiem czemu, ja wiem, co mieszka w takich miejscach. I wiem, co chcieli mi przekazać do pewnego stopnia. Przede wszystkim, żeby nie zabijać tak wszelkich roślin, tak jak nasza cywilizacja. Zobaczcie, co robią ludzie. Zabijają wszelakie inne rośliny dla właściwie zabawy, dla jakichś tam kwiaty komuś wręczą albo na pogrzeb. A kwiaty to są żywe organizmy, które właśnie zostały zabite, tak? Żeby ładnie sobie udekorować w domu, sobie robią boazeria, a boazeria przecież to jest drewno, to też żyło to drzewo. To dla dekoracji się zabija innych, no. Albo ulotki, idziesz ulicą, ktoś ci daje ulotkę, w ogóle wyrzucasz to do kosza, przecież to też żyło, są martwe zwłoki drzew, tak jak one mi powiedziały. Jak ja oglądałem film o okrętach, taki piraci, coś takiego, okręty strzelały do siebie z armat, to a one mówią, ludzie są tak słabymi pływakami, że zbijają w kupę martwe ciała drzew, wchodzą na to i czymś do siebie strzelają. No i staram się, to jest taki precedens teraz z mojej strony, bo w swojej działalności, czy na stronach ukryte sprawy.org albo tomaszmusielak.pl,
albo na moim kanale internetowym. No, przedstawiam tylko swoje poglądy, a nie te ich wtręty. Znaczy, chociaż częściowo się z nimi zgadzam w dużej mierze, no, wzrosła moja świadomość ekologiczna. Przeszedłem na weganizm, staram się używać jak najmniej papieru, jak najmniej drewna i... A jeśli chodzi o to... Co jeszcze chciałem powiedzieć, no to... Tu mam takie coś, jedno... To może ten jeden wyjątkowy raz pokażę, co tam opracowałem, napisałem. No bo one tu żyły, to jest widok z mojego balkonu. I tu nieraz jak wyrzucałem śmieci, to wydawało mi się, że i mój pies też wyczuwał, że taki wielki, chudy pająk wchodzi tutaj w tą plecionkę z gałęzi. Okazało się, że to była prawda. No i sorry, że tak przynudziłem, tak długo trwał film, to na razie. I jeszcze jedno, bo tyle się mówi o Matce Ziemi, o Gai, jak ją krzywdzimy, jak eksploatujemy brutalnie. I zawsze się mówi o tej, o Gai, o Ziemi, jako o takiej cierpiącej, takiej, no, wyrozumiałej, łagodnej, bezradnej, takiej krzywdzonej. Tak samo o przyrodzie. Jakoś się utarło, nie wiadomo czemu mówimy o przyrodzie, że ją krzywdzimy, że jakby ona była taka bezbronna. A skąd to się wzięło, to przeświadczenie, że Matka Ziemia jest taka bezbronna i tak cierpliwie znosi te wszystkie krzywdy? A może Matka Ziemia jest bardziej jak taka ostra kobieta w butach, na obcasach? Ma czerwone, długie włosy, jest piękna, ale jest ostra i groźna i lepiej z nią nie zadzierać i lepiej jej nie wkurzać. Bo kto zrobi coś przeciwko niej, ten poniesie tego srogie i nieuchronne konsekwencje. I może taka właśnie jest Gaja, Matka Ziemia, przyroda.